Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo dawno nie nagrywałam od czasu mojego filmiku o perfumach. W każdym razie stwierdziłam, że nagram taki krótki filmik, dlatego że jestem w momencie pakowania się. Jutro rano wyjeżdżam, o 7 mam samolot, wyjeżdżam do Nassau na Bahamas, znaczy na Bahama po polsku, a na wyspy Bahama. I ja jak zwykle zostawiam pakowanie na ostatnią chwilę. Ile bym nie jeździła razy i zawsze mówię sobie, no spakuję się już powiedzmy jak jadę w sobotę, spakuję się w środę albo w poniedziałek. Nigdy, 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 nigdy to nie działa. Wczoraj już miałam się spakować, bo mówię, ach tak mam luźny wieczór, spakuję się, to nie będę musiała dzisiaj się pakować. Oczywiście August tutaj mi przeszkadza. Chodź tu, August. Chodź tutaj, mały. Chodź tu, Auguście. Pokaż się do kamery. Pokaż się tu. Pokaż się, Auguście. Pokaż się tu. Popatrz się tam. Zobacz, pomachaj łapką. Nie do góry, tylko do kamery. Popatrz się tam. To jest mój ulubieniec, August. Nie? Lubisz panią? Tak? Tak. No, zaraz niektórzy będą mówić, kota całuje. Różne komentarze są od ludzi. No i o czym mówiłam? Mówiłam o tym pakowaniu. No i oczywiście zostawiłam znowu do ostatniego dnia. Całe szczęście, że udało mi się dzisiaj z pracy wyjść, a o godzinie... A mnie rozpraszasz, kotku. Nie wolno tam wchodzić. O, teraz się przewraca. Udało mi się z pracy wyjść dzisiaj o godzinie 1:30, ponieważ w środę siedziałam 2,5 godziny dłużej. Więc wzięłam sobie ten czas środy, żeby dzisiaj wcześniej skończyć. No i całe szczęście, dlatego że wiadomo, trzeba jeszcze kilka różnych rzeczy przed wyjazdem poogarniać, jak zwykle. No ale tak naprawdę to zaczęłam się pakować o której? 4:00. Później jeszcze musiałam wyjść na chwilę, na godzinę. No i teraz jest gdzieś 8:30. Nie sądzę, że będę za bardzo spała dzisiaj, no bo wiadomo, jak to się jedzie. Rano trzeba wyjechać chyba 3:30, tak koło 4:00. Nie drap tam. A no i to taki sen jest taki do, no wiadomo do czego. W każdym razie cieszę się, bo no nie byłam już ile? 2 miesiące. Powiedzą, o 2 miesiące to jest ta, a bardzo, no niedawno byłaś i tak dalej, i tak dalej. To znaczy ja wiem, że ogólnie to jest niedawno, ale przez te 2 miesiące to ta zima tak da po prostu człowiekowi w dupę, że i stres w pracy, bo jest naprawdę zimą, my jesteśmy bardzo, bardzo zajęci, także ja bardzo długie godziny pracuję i często nawet nie biorę żadnego lunchu, nie biorę nic, siedzę tam po 10 godzin. I po prostu już potrzebuję, a rok temu pojechałam sobie właśnie tak na 5 dni na Kubę sama, bo ja tak lubię sama jeździć od czasu do czasu. Cieszę się, że jadę, bo to jest tylko 5 dni, ale to jest zawsze, tam ma być koło 25, ma być słoneczko i od tej zimy tutejszej, teraz w ogóle jest tak nieprzyjemnie, bo pada, ja marznie to jakoś i tak o. Także zamierzam odpoczywać, to znaczy moje odpoczywanie to będzie takie, że na pewno jakieś hotele pójdę sfilmować i wiem, że kupię na przykład, bo zaraz spadniesz stąd, kupię na przykład day pass do Atlantis i pójdę tam zobaczyć te ich marine habitats, bo już dawno tam nie byłam, byłam chyba 8 lat temu w Atlantisie ostatnim razem. No i tak, także moje zwiedzanie to jest zawsze takie bardzo aktywne. No ale zakupiłam też 2 książki, które mam zamiar czytać. Zobaczymy, jak to się uda. Jedna się nazywa Dangerous Crossing. To jest coś z czasów wojny, II wojny światowej. Dzieje się na Atlantyku, na jakimś statku, także bardzo ciekawie się zapowiada. Druga, którą nie wiem, czy zdążę przeczytać, ale może w samolocie. Nazywa się The Perfect Nanny, czyli perfekcyjna niania. Zobaczymy, to jakaś taka intryga z tego, co czytałam na tylnej okładce, także zobaczymy. August, ty zaraz tam coś zbijesz mi. Ostatnio jego brat, Augusta brat, Leo,
mieliśmy taką wielką wazę, taką znaczy wyglądała tak jak taki wielki kieliszek do wina na taki niski, na koniaku bardziej taka wielka. Ja tam zawsze jakieś cukierki trzymałam. W poniedziałek jego brat skoczył na stolik, jak to wszystko się zwaliło, jak się rozwaliło po całym po prostu pokoju. Jeszcze gdzieś tam poleciało do kuchni, poleciało do piwnicy, no normalnie straszne to było. Także dwa moje łobuzy bardzo broją. No i co, o czym mówiłam o tym pakowaniu, że zostawiam tak do ostatniej chwili, jak już nie ma wyjścia, to już po prostu wtedy pakuję. Także dajcie znać, jak wy pakujecie, czy wy tak samo robicie. Ja nie wiem, ile bym nie wiedziała, że jadę gdzieś i przecież zimowe ciuchy nie muszę brać, a mam odłożone letnie ciuchy, no bo przecież na Bahama no to letnie, to mogę już dawno je spakować, nic nie musiałabym przecież wyciągać, ani przekładać, ani robić. Nie wiem czemu ja nigdy nie mogę tak zrobić. Będę kończyć ten filmik, bo muszę się jeszcze do końca spakować. Część popakowana już jest, najważniejsza, ciuchy, ale jeszcze kosmetyki i takie rzeczy, jakieś tam przybory toaletowe, wiadomo. No i next time, znaczy następnym razem, miejmy nadzieję, będzie jakiś filmik już z Bahama. Także zapraszam wszystkich na mój kanał i dziękuję za uwagę i trzymajcie się cieplutko.